Kiedy Yamaha? Kiedy odcinek z Yamaha? Kiedy filmik z Erką? Nagraj coś z Yamaha. Kiedy coś z YZF? Macie odcinek z Yamaha? No macie, macie. Fakt faktem, że się ostatnio zjebała i się sama naprawiła. A o tym wam opowiem za chwilę. Świeciła się ta kontrolka, czyli check engine. Na wlepę nie patrzcie, bo odkleję ją z przodu i naklejałem tu, tak żeby była se, nie? Czyli tak, w drodze na zlot, na zakończenie sezonu do Dukli padła cewka, ale dobrze, że padła tutaj 20 km od domu niż tam, 130. No bo jakby tam padła, no to już by było trochę gorzej. No ale zacznijmy od początku. Czyli przygotowywanie motocykla, to tamto, kierunkowskazy założyłem nawet nowe do tyłu. Znaczy nowe, no dołożyłem dwa. No i co? Padła cewka. No i jak jechałem sobie właśnie, to silnik zgasł, to ja bym mu odcięło całkowicie zapłon, to ja bym normalnie wyciągnął ktoś kluczyk, wyłączył. I wywaliło błąd 33. Z internetu wynika to, że jest błąd cewki. No i za cholery nie chciał tam odpalić. Oczywiście tam na miejscu się zepsuł. Nie chciał odpalić. Ale to jest tak, że jakby przywieźli go do domu busem. Oczywiście check engine dalej świecił. Ale po chwili zgasł. Silnik zapalił. Na początku był trochę przymulony, ale po chwili już go trochę ogarnęło. I jakby to powiedzieć, już chodził tak jakby, tak jak wcześniej. Skręcę sobie tutaj w prawo, nie na obwodnicy, tylko w tą boczną drogę. Tu były liście takie fajne, ale już ich nie ma. A tak to by było fajne zdjęcie takie jesienne. No ale trudno, dobra. No i sobie odpalił, przymuliło go. I czym było to spowodowane, ten błąd cewki, to ja nie wiem, czy to były, czy po prostu się przegrzała, czy coś, że jakby odcięło zapłon, brakło iskry, coś tego typu. Lub na lutach, czy tam na stykach mogło tak samo nie łączyć. Dopiero przywieźliśmy go busem, trochę potelepotało motorem, no i zapalił. I czyli sam się motor zepsuł i sam się motor naprawił. Czytałem w internecie, no to pisali różne takie błędy, coś tam, czujnik stopki, no ale takie, u mnie nawet ten czujnik nie występuje na stopce, nie wiem, czy był oryginalnie, czy nie. Macie Yamaszkę, która się sama zepsuła i się sama naprawiła. Chcieliście coś z Yamahą, no to macie, no. Ogólnie jeszcze wam zaprezentuję kierunkowskazy nowe. Czyli
te poboczne, ten i ten, które zamontowałem sobie oddzielnie, bo oryginalnie to ich nie było. Oryginalnie były kierunkowskazy w boczkach, te, które są te, ten i ten. No i one sobie świecą razem z tymi. To jest lewy, ten jest prawy. No i teraz widoczność jest o wiele lepsza w dzień, bo wcześniej to ich tak ledwo co było widać. W zimie wam nagram jakieś tam filmy z remontu, już mam parę gratów kupionych do niej, także powoli coś się będzie dziać. No i ceweczkę tak samo już mam zamówioną. Na razie bez fajki, bo używkę dorwałem po dobrej cenie z rocznika 2015, 5000 przebiegu, także myślę, że jest ok. No i fajkę sobie najprawdopodobniej kupię nową już i wtedy się zobaczy, czy w następnym sezonie. Czy problem minie. Fędzik i kukurydza, chyba kukurydza, takie żółte to raczej tak. O skurwysyn, co on to wiezie? Dywan. I ogólnie chcieliście filmik z Yamahą. No to macie z Yamahą, tak się wybrałem w czarno, bo szczerze to ona może w każdym momencie powtórzyć swój odpał z kiedyś i ogólnie może w każdym momencie cewka siąść i nie będzie, po prostu nie będzie odpalać. No ale to było takie zaskakujące, że masakra. Nic wcześniej nie przerywało, a tu nagle. Myślę, że się filmik wam podobał. Coś możecie po sobie zostawić. A ja co? Będę coś nagrywał i się będziemy widzieć w nowych odcinkach.